Duże ilości narkotyków, sprzęt służący do ich produkcji, a także broń. To wszystko znaleziono w mieszkaniach osób zaangażowanych w wytwarzanie i handel narkotykami na terenie województwa śląskiego. Kilka osób zostało zatrzymanych, ale na tym może się nie skończyć. Łukasz Kądziołka. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zakończyła śledztwo w sprawie produkcji i handlu narkotykami. Zatrzymanych zostało 9 osób. To był poważny, rodzinny biznes. Prokuratorzy i policjanci podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, samochodów i pomieszczeń gospodarczych użytkowanych przez podejrzanych zatrzymali ponad 2 kg amfetaminy, marihuanę, jak również kije baseballowe i sprzęt służący do wytwarzania narkotyków. Amfetaminę znaleziono w lodówce, ale to tylko niewielka część tego, co grupa rozprowadziła w ciągu kilku miesięcy. Jak wynika z materiałów dowodowych, od stycznia do października 2022 roku podejrzani wprowadzili na rynek ponad 100 kg nielegalnych substancji. Brały w tym udział osoby mające związki rodzinne, a grupą kierował 29-latek przebywający w zakładzie karnym, który odsiaduje karę za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe. Prokuratura nie zdradza, w jaki sposób to robił. Są różne sposoby. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego kontrolować. Zatrzymanym w wieku od 24 do 60 lat przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania substancji psychotropowych. Dwie osoby będą odpowiadać za kierowanie grupą.